То есть это Герчинга Демоновских, а тут есть такая сама митология Śląska, przywiarki Śląskie, иначе звана. Что выручня ту митологию Śląską от якби иных тих митологий регионарных? Отож, очень великая, мы тут разговаривали с паном, очень великая личба оповещей о утопцах. В каждой околице, gdzie istniały stawy, rzeki, jakieś jeziorka, tam istniały utopcy. Także w Rudzie Śląskiej. W każdej niemal dzielnicy dzisiejszej, jakiejś samodzielnej miejscowości czy gminie istniały te utopce. Żyły i w Kłodnicy, i w Kochówce, żyły na przykład na Wilku, gdzieś dzisiejsza ulica 1 Maja, proszę Państwa, tam gdzie jest powiedzmy dzisiaj Ewangelik. Ta ulica się nazywała Teichstraße. Dlaczego się nazywała Teichstraße? Ponieważ tam było kilka stawów. One na starych mapach są jeszcze zaznaczone. Mało tego, przez cały Wirek do Kochówki, dołem, tam gdzie jakbyśmy, nie wiem czy Państwo sobie usprawiacie, załóżmy, że jest ulica 1 Maja. Jadąc stąd, od Nowego Bytomu, jedziemy tą ulicą 1 Maja. I po lewej stronie mamy tam ulicę, więc na przykład Czarnoleśną, potem z kolei jest ulica, to jest Westerplatte? Nie, tak, Westerplatte, dobrze, Westerplatte, potem jest ulica Teatralna, potem jest ulica Nowary i skręcając każdą z tą ulic, przejeżdżamy przez takie siodło, prawda, przez taką kotlinę czy dolinę. Otóż tamtędy płynęła kiedyś rzeka Struga. Ja tak odbiegnę trochę od tematu, ale jest to bardzo ciekawe, jest to rzeka, której nie ma, a która jest. I ona się daje mniej więcej, ona się ujawnia i pokazuje swoją moc mniej więcej co roku, gdzieś w okolicach lipca, sierpnia, kiedy są takie nawałnice, ogromne deszczowe, że w ciągu paru minut albo kilkudziesięciu minut spada ogromna ilość wody i wtedy ta struga jakby odnajduje swoje koryto, niszczy po drodze różne rzeczy, niszczy chodniki, niszczy skarby. Toną tam samochody, w przenośni oczywiście, bo one nigdy nie toną, ale tam grzęzną, tracą ludzie tablice rejestracyjne i ta struga się ujawnia. Ona płynęła kiedyś tutaj z okolic dzisiejszej ulicy Halera za wodociągami, tam są takie pokradła i takie stawy, to były źródła strugi. To tak na marginesie, bo to o tym warto wiedzieć, że istnieje rzeka, której nie ma de facto, a która jest. I ona uchodziła do Kochówki i dzisiaj ostatni taki odcinek, kilkuset metrowy pójścia do Kochówki znajduje się tej strugi, bo ona płynie nawet jeszcze, bo to jest w tej chwili ściek, kanalizacja, ona płynie pod obecnym boiskiem Wawelu. No i były te utopki, one były wszędzie, prawda, nawet okolice Pszczyny, tam Bojszów i tak dalej, to się nazywają właśnie żadnym krajem utopków, których było tutaj co niemiara na Śląsku. Drugą, tu może jeszcze coś takiego. W 2010 roku, 11, między innymi Uniwersytet Śląski, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, teraz się ona nazywa inaczej, bo tam jakieś centrum naukowe, tak dalej, SNIBA, ogłosiło taki konkurs, prepisy internetowe na temat najpopularniejszych książek. No i tutaj proszę, są wyniki. Między innymi Barbara Adam-Podgórski, Słownik Praw Śląskich, potem Elementarz Górnośląski, Ślabikosz, potem znów Barbara Adam-Podgórski, Mitologia Śląska, Przywiarki Śląskie. To było tyle ciekawe, że ta mitologia śląska dopiero była, że tak powiem, pół roku na rynku. Najpiękniejsze śląskie słowa antologii, Słownik Polsko-Polski z miotkiem, Jan Paweł II, w takim towarzystwie jesteśmy, proszę Państwa, Aloj Zjawisko, Duch Wojny, to był chyba pierwszy tom, w tej chwili jest są cztery te tomy, Tolkien, Władca Piersieni, Joanna Fugaryńska i co fajne, Krystian Paluszka, dyrektor Biblioteki Śląskiej ze swoją książką Raziela, książką, która jest także poświęcona jak gdyby w pewnym sensie Gotuli, oczywiście akcja fabuła jest wielowątkowa, dzieje się współcześnie, ale sięga gdzieś tam właśnie do czasów innych. W każdym razie tak to wyszło, żeśmy tego. I tu są, chciałem Państwu zaprezentować pewne demony,
Ale zanim do tego powiem, to jeszcze co jest jeszcze właśnie. Bardzo duża ilość opowieści o duchach podziemnych, tak zwanych skarbnikach. To każdy z Państwa też pewnie zna tę jakąś opowieść o skarbniku, co było naturalne z tego względu, że Śląsk był miejscem eksploatacji różnych źródeł, różnych bogactw naturalnych ziemskich, przede wszystkim węgla, ale nie tylko były i rudy łowiu, rudy srebra już od średniowiecza, rudy galmanu, potem w XIX wieku, które między innymi wzbogaciły Karola Goduli, który potem został właśnie demonem, a do tego wrócimy. No i co jeszcze? Duża opowieść o innych skrzatach, o innych duchach podziemnych, skrzatach, koboldach, krasnalach. W każdej okolicy jest na ten temat mnóstwo legend i wiele tych legend na pewno wasze babcie, wasze mamy wam opowiadały, bo to tak przychodzi z pokolenia na pokolenie, oczywiście w formie wielokrotnie przekształcanej i często zubażanej, ale te przestrogi o tym, co pan mówił na przykład, żeby nie kąpać się na talach, czy tale to były, to są te deliny, rozlewiska wokół Kochówki właśnie, między Wilkiem, Bykowiną, tam zresztą płynęły inne rzeki, bo tam płynął tak zwany Złoty Stok, który tam stok, w tym wypadku stok nie polega, że to jest stok góry, tylko stok, że to jest cień wody. W okolicach właśnie Kochówki, w okolicach Gródka obecnego, tego średniowiecznego Gródka wpadał właśnie do Strugi, że tam się nie chodzić, bo utopie się ciągnie. No była to zakorzeniona wiara w dawne duchy wodne, one występowały zresztą pod różnymi nazwami, czyli utopce, jakieś wasermuny, nurki, wirniki i masę tych nazw jest. My w tej książce wymieniamy przynajmniej kilkadziesiąt nazw tych utopców. Drugą taką specyficzną postaciami na Śląsku, to były wiele różne postacie, były te tak zwane fojermony, czyli ogniste chłopy, wasermony to są utopki, ale fojermony, które występowały w postaci właśnie ognistych chłopów, jakichś ognistych psów, koni, toczących się beczek. No i było takie zjawisko właśnie fenomenalne jeszcze w XX wieku, to były tak zwane płynne ognie, czyli świetle. No w każdej okolicy były te świetla, one się pojawiały wieczorami i zależały od kaprysu, albo sprowadzały ludzi gdzieś na bagna, moczary, pustkowia leśne, albo wprost przeciwnie, wskazywały drogę do domu, należało się odwdzięczyć, podziękować. Jeżeli się nie podziękowało, to potrafiły na przykład takiego delikwenta, niegrzecznego góra, no bo jak ktoś pomógł, to niezależnie od istoty trzeba było moim zdaniem rzeczywiście podziękować, no albo go spoliczkowały, albo mu nawet spaliły chałupę czy tam spodowę. I były te świetla i było w każdej okolicy te świata się ukazywały. I zatem takie pytanie, dlaczego ich potem nie było? Gdzie one zniknęły? Ja uważam za to za objaw jakiejś takiej psychozy. Jeżeli chodzi w ogóle o szerszą genezę płynnych ogni, to niektórzy mędrcy, ja uważam w cudzysłowie mędrcy, zaczęli opowiadać, że te błędne ognie to są zapalające się, samozapalające się gazy, które gdzieś tam się wydobywają na bagnach, prawda, na torfowiskach, one się zapalają. No skoro one się wtedy zapalały, to pytanie jest, dlaczego się teraz nie zapalają? Więc wytłumaczenie takie nie wydaje mi się słuszne. Uważam, że to był jakiś objaw pewnej mody i pewnej halucynacji na ogromną skalę. Podobnie zresztą, proszę Państwa, jak UFO. I teraz mam dla Państwa niespodziankę. Ja sobie pozwolę, zapomnijcie na chwilę o tym. Bo ja już poprzednio chciałem o tym powiedzieć, chciałem w ogóle rozpocząć swój występ, ale ja mam pamięć taką w tej chwili wybiorczą, czyli sklerotyczną i zapomniałem. Chciałem Państwu powiedzieć o pierwszym UFO nad Polską. Nad Polską. Jest to... Chwileczkę, ja bym się troszeczkę przygotuję ściągawką. Nie ma tu żadnych banialów, proszę Państwa, tylko czysty fakt zapisany. Otóż pierwsze zarejestrowane UFO kiedykolwiek miało miejsce nad Polską. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem takiej książki, która wyszła, bardzo grubej książki, większej niż ta. Została wydana przez władze miasta Żywca
i nosi tytuł Chronografia albo Dziejopis Żywiecki. Może ktoś z Państwa miał z nią możliwość się spotkać. Jest to autorstwa Andrzeja Komunickiego. Komunicki to był wybitna postać, on jest jeszcze pochowany w jednym z kościołów żywieckich, ja dokładnie nie wiem, którym, oczywiście jeden z chyba z pierwszych. I człowiek wyjątkowej jakiejś siły takiej moralnej, ludzkiej, mianowicie urodził się w roku 58 i mając zaledwie 28 lat, tenże człowiek został wybrany burmistrzem. I godność burmistrza sprawował przez 40 lat, będąc wybierany co roku. Widocznie był bardzo dobrym gospodarzem miasta, w ogóle chyba całego tam tego obszaru, w skład którego wchodziło no, kilkadziesiąt wsi, kilkanaście przynajmniej wsi i przysiłków. Natomiast czym on się wyróżnił? Otóż on spisywał dzieje Żywca. Ten chronopis, tą kronikę spisywał. Szukał gdzieś tam po archiwach, parafiach, w różnych zapiskach, opowieściach ludzi i spisywał gdzieś tam od 15 chyba wieku już to wszystko, dzieje tych ziem. Najróżniejsze historie tam znajdujemy, o różnych plagach, zarazach, wojnach, bitwach, o złodziejach i różnych szubrawca, których wieszano, ścinano, nabijano na pale i tak dalej. On to wszystko opisuje i w pewnym momencie, proszę Państwa, pod rokiem 1670, bo on to dzielny na lata, pisze Komonicki tak. Tegoż roku, w miesiącu sierpniu, we żniwa jęczmienne, przed wieczorem piorun na stodoły żywieckie pod górą na Rudzi Gładkiej uderzy. Czyli jakieś wzgórze, Rudzia czy Rudź Gładka uderzy. I one ze zbożami zapalił, że ich 10 funditius to znaczy do szczętu, do fundamentu, jakbyśmy powiedzieli, zgorzało. Nawet i ze zbożami złożonymi. I teraz najważniejsze. Z którego ognia gorejąc, długo w godzinę w noc, jako sam z ludźmi widziałem, czyli on sam to widział, nie to, że on słyszał, żeby ktoś o tym powiedział, tylko on sam to widział wraz z innymi ludźmi, którzy mu towarzyszyli. Kul 5 na kształt srebrnych krzyżem w górę wyleciało i w tym miejscu on rysuje, proszę Państwa, ja to tak pokażę. On rysuje 5 kul. W tym miejscu jest rysunek. Kula środkowa, kula tu, czyli taki krzyż równoramienny, złożony z kuli jednakowej wielkości. I on, jeszcze raz to przeczytam, z którego ognia gorąc, długo godzinę w noc, jak on sam drugim widziałem, kul 5 na kształt srebrny, krzyżem w górę wleciało, ułożony w formie regularnego krzyża, które nad miastem się wysoko wyniosły, a potem razem gdzieś się podziały z podziwieniem ludzi patrzących. Proszę Państwa, rok, jeszcze raz powtórzę, 1374. Następne UFO udokumentowane w Krakowej Sławy zostało opisane, proszę Państwa, cztery lata potem w doniesieniu Denison Daily News o niejakim rolniku Johnie Martinie, który obserwował jakby balon lecący z cudowną prędkością. 208 lat potem ukazała się relacja z obserwatorium w Greenwich. 264 lata później zauważono UFO nad Kalifornią. I 280 lat potem dopiero zauważono drugie UFO w Polsce, UFO latające nad Gdynią. Pozwólcie, wybaczcie mi Państwo taką dygresję, ale myślę, że warto o tym wszystkim wiedzieć, że pierwsze UFO na świecie zaobserwowano właśnie nad Polską w XVII wieku,
miało ono kształt pięciu kul, które się uniosły w górę z tychże płonących stogu i nagle gdzieś tam się rozpłynęły, czy no po prostu przestały być widoczne. A teraz wróćmy do naszej demonologii śląskiej, do mitologii. Pozwolę sobie tutaj taką przygotować prezentację rysunków. To są prezentacja rysunków naszego znakomitego grafika ludzkiego, Marka Judyckiego, który jest ponadto poetą, gawędziarzem. Gdy on tu był, na pewno ładnie by to wszystko robił. Ten pierwszy to jest oczywiście, proszę Państwa, Bebok. O Beboku, Bebokiem też prawie wszystkie śląskie dzieci były straszone. Jest takie powiedzenie, że... Znaczy było takie powiedzenie, że wiadomo było, że ten Bebok istnieje, karci niegrzeczne dzieci, porywa je, są powiedzenie, bądź cicho, bądź grzeczny, bo cię Bebek porwie, natomiast nikt nie wiedział, jak on wygląda. Natomiast Bebok, czy Babok, Bobo, bo różne nazwy funkcjonują przynajmniej kilkanaście, to jest po prostu mały diabełek, który występuje także w tekstach staropolskich, o sabatach czarownic, gdzie on towarzyszył właśnie czarownicą na Łysej Górze. I była to postać diabelska, niewątpliwie, o czym świadczy to kopyto tutaj. Był to mały, brzydki, pokraczny taki człowieczek o cechach wyraźnie diabolicznych. Tutaj mamy jakby coś innego, czyli piękną kobietę, piękną niewiastę, południcę, która wszakże była tak złośliwa, że porywała dzieci, niemowlęta zostawione na miedzach gdzieś przez pracujące matki, przez ojców zajętych pracą na polu. I miała jeszcze tą cechę, że na przykład zabijała ludzi pracujących południe właśnie na polu, szczególnie którzy nie usłuchali dzwonów, nie uklękli na anioł pański. A ponieważ, proszę Państwa, jestem zwolennikiem, że wszystkie demony, wszystkie bez wyjątku, dadzą się w jakiś sposób racjonalnie objaśnić. Ponieważ demony to nie był tylko wyraz właśnie jakiegoś zacofania, jakiegoś wymysłu, jakiegoś fanatyzmu. One miały bardzo wielkie znaczenie, a nawet dwa znaczenia. Jedno takie, ontologiczne, że one tłumaczyły świat. One objaśniały, dlaczego świat jest taki, jaki jest. A drugie miały znaczenie etyczne, mianowicie przez nie wyrażano pewne normy, które były albo które należało przestrzegać, pewne normy etyczne, bo jeżeli się ich nie przestrzegało, to spotykała człowieka kara. No i trzecie znaczenie takie właśnie prakseologiczne, że one pozwalały utożsamić sobie, że praca w południe na polu jest niebezpieczna. Nie dlatego, że cię południca zabije. To znaczy tak to tłumaczono. Natomiast pracując, można było dostać różnego rodzaju udaru cieplnego, czyli tak zwanego słonecznego porażenia mózgu, a opon mózgowy, jak to się dzisiaj mówi. Można było zasłabnąć po prostu, dostać jakiegoś zawału serca, zatoru i innej przypadłości. A jeżeli chodzi o dzieci, to tak, zostawiano dzieci gdzieś tam jakieś zawinięte w jakiejś tam onucce, prawda, gdzieś na miedzy, gdzie mogły paść ofiarą, czy wilka, czy lisa. No, to te dwa zwierzęta wchodziły głównie w grę. No, ale to wszystko przypisywano właśnie mocą tajnym, mocą demoniczną. Teraz następna postać. No i tu czarownica spiesząca na sabat czarownic, na kogucie, na tały, na różnych, na orzeł, prawda, na jakiejś cebrze. Tu o tym, co mówiłem. Krasnoludki, które żyły całymi rodzinami we wzgórzach, gdzieś tam w okolicach Siemianowic Śląskich czy Chorzowa istnieje tak zwana Kołaczowa Górka, gdzie jak widać na tej ślicznym obrazku, no pani tam wręcza, czy piekarz wręcza pani, tak? Jakiś kołoczyk fajny. Ja nie naciskam ciągle na ten numer. Tutaj na mitologię śląską jeszcze chcę powiedzieć, składają się przekazy z różnych proweniencji, więc germańskiej, czy niemieckiej, czeskiej, słowackiej, oczywiście polskiej, także z popocza, to co my dzisiaj nazywamy śląskiem, to wcale nie jest śląskiem, bo nie dlatego, że miał jakoś niechęć do Zagłębia, czy
do Częstochowskiego, ale to nie jest Śląsk, prawda, w znaczeniu ani takim historycznym, ani w znaczeniu, jakbyśmy nawet podchodzili tutaj w kwestiach jakichś tam antropologicznych i innych. No i to jest tak zwana kobieta z Zarośli, która właśnie też porywała młode, nieostrożne dziewczęta, które gdzieś tam się zagapiły, zapracowały. Ta akurat pasie jakieś kosy. No i tu znana postać, ten ognisty chłop, który ciągnie się za sobą płonące kajdany, za karę niesie swoją głowę pod pachą. No to byli oczywiście ludzie niegodzinni, ludzie niegodni, którzy dręczyli innych, najczęściej właśnie jacyś tam ekonomowie, panowie, którzy wykorzystywali podwładnych i potem w postaci tych ognistych chłopów, fojermonów, straszyli po nocach. Tu jest Meluzyna, z kolei taki wątek prowincji francuskiej z legendy herbowej zresztą, to jest matka w postaci pół kobiety, pół ryby, która wyszła za mąż za jednego z oficerów i potem kiedy mąż złamał obietnicę, że nie będzie jej podglądał w pewne dni i w pewnych miejscach, no, zobaczył ją, ona wtedy się przemieniła w tą kobietę, tą wiatrową panią i teraz lata po świecie, kwiląc właśnie, szczególnie w okolicach listopada, grudnia, szukając jakoby swoich dzieci. Zresztą w tej legendzie herbowej ona zawsze ukazywała się swoim następcom w chwilach dla nich takich znaczących dla rodu i groźnych. A to są tak zwane mierniki, czyli ometry, geometry. Są nieuczciwi mierniczowie gruntów, którzy no, źle pomierzyli na przykład chłopską ziemię i potem po śmierci za karę nieuczciwie pomierzyli, za karę tak pokutowali w postaci właśnie takich jakichś poruszających się świateł na miedzach, na kopczykach. Kolejna sprawa, tu sobie jest taka Hela, to już jest ze Śląska Cieszyńskiego, która wabiła, jak zresztą wszystkie rusałki. Rusałki, jak wiecie Państwo, to wabiły najczęściej młodych mężczyzn, potem albo zatańcowywały na śmierć w tańcu takim do upojności, aż dały sobie nogi do kolan, albo je, tych chłopców załaskotywały na śmierć. I ona też wabi, prawda, tutaj czesały sobie włosy szyszkami i wabiły tych młodych juchasów do siebie, żeby ich potem zadręczyć. Tu jest taki żmij, czyli smok, czyli sporyś. Była cała kategoria takich stworów, które z jednej strony były dobre, a z drugiej złe. One znosiły swoim gospodarzom różnego rodzaju dobra, najczęściej właśnie ziarna, ale potrafiły też się zemścić. A poza tym ceną za jej usługi to było zwykle właśnie podpisanie cyrografu i trafienie po śmierci do piekła. To jest świetna rzecz, nocnica. To była taka sprzymierzenka, że tak powiem, osoba sprzymierzona z pijakami. Więc oni mieli ci pijacy zawsze wytłumaczenie, że kiedy wracali umorusani, utaplani gdzieś w błocie, że napadły ich nocnice i sikały, prawda, czyli obsikiwały ich, deptały, obsikiwały, dlatego one są takie nocnice, bardzo, bardzo szeroko spowszechniona postać w folklorze, tu się odbija, u nas występowały jeszcze inne takie duchy, które się nazywają Świtu Deptu, może zresztą o nich będzie mowa, w okolicach Kłodnicy, tam w Kłodnicy na dzisiejszej Halembie. No i skarbnik, ja nie będę się nad tym rozwijał, tu jest pokazany jako postać półdemoniczna, czyli z kopytem diabelskim. Skarbnik, jak wiecie, był albo dobry, albo zły. Jeżeli ktoś się należycie zachowywał pod ziemią, to mu sprzyjał, pokazywał mu właśnie złoża kruszców. Jeżeli ktoś gwizdał, pieronił, jak to się mówi, czy zachowywał się niegodziwie, no to sprowadzał na niego katastrofy. Skarbników była co niemiara, były różne skarbniki w postaci ludzkiej, w postaci zwierzęcej. Były także skarbniki w postaci takiego ptaka skarbnika. To już są takie szczegóły. Cała kategoria. No i tu też jest taka opowieść z kręgu niemieckiego o Spinhille,
to jest kobieta, którą można porównać do tych majorów i parek rzymskich i greckich, która w pewnym momencie przecina nić życia człowieka. Legenda o śpiących rycerzach, też popularna z wielu kręgów, w wielu narodach, tam zwłaszcza w tych narodach, które walczyły o niepodległość i były silne te mity, te przekonania, że gdzieś tam śpiło ukryte wojsko, wojsko świętej Jadwigi, jak na przykład u nas, i ono powstanie, kiedy przyjdzie pora, no i wyzwoli kraj, wyzwoli ludzi. I to są te świetle, o których mówiłem, ta halucynacja, których pełno latało nad polami, latami, lasami. No można by się doszukiwać w tym wszystkim tych świętojańskich robaczków. Ja sam byłem świadkiem, byłem kiedyś na takiej, jako dzieciak, no dzieciak już miałem chyba ze 14 lat, to już może takim dzieciakiem nie byłem, na polanie Imka koło Kudowy Zdroju. I tam właśnie widziałem zatrzęsienie tych tych robaczków świętojańskich. Przepiękny widok w nocy. I jeszcze widziałem jedno fantastyczne zjawisko, którego już może nigdy nie udało mi się zobaczyć. Świecące w niej drzew, czyli fluorescencja. Składające się drewno potrafi świecić w nocy. Myśmy nawet przynosili taki kawałek tego drewna do namiotu. No i tam to one się jarzyły, świeciły, prawda, tak jak słabo świecące jarzyniówka, więc raczej tutaj bym upatrywał genezy tych stworów. No i śmiertki, prawda? Śmiertki, bo tu na Śląsku występowała nie jedna śmierć, śmiercicha, kostucha, tylko kilka. Można by było oszukać, jeżeli śmiertki stawały w głowie zmarłego, to on niechybnie umrze, natomiast byli tacy chytrzy krewni, którzy potrafili obrócić łóżko, prawda, nogami do śmierci, no i wtedy ten zmarły, czy ten chory, no przeżywał, nie umierał. Co jeszcze, proszę Państwa, słynny utopiec nas, a tutaj taka makabryczna postać, to jest malarstwo Sabiny Pasoń, szefowej grupy Janowskiej, tej malarzyni profesjonalnej. Ona to namalowała mi na moją prośbę. To są oczywiście te szczyki, te wampiry, o których mówiliśmy, czyli potwory, czyli demony trumienne albo grobowe, wstrętne to jest. No i takie było przedstawiane. Jeszcze tu garść właśnie tej z kolekcji Barwy Śląska, Trefonia, słynnej kolekcji halemskiej, różnego rodzaju demony. To tak szybko przelecę tutaj. Niedźwiedź da, jak to się mówi, ćwikę utopkowi, tu są jakieś stwory nierealne. Znowu topek, który wciąga pijoka, bo utopce szczególnie sobie upodobywały pijaków i je wciągali. Wiadomo, no, pijak się upił, wpadł do rzeki, no to kto to zrobił? No utopek. Tu też utopek. Tu są różne postacie złych duchów. Też skarbnik, jeden labiedzi, to są te górniki, prawda? To jest taki żart, no tak wyobrażano sobie, powiedzmy, tak można sobie wyobrażać. Też jakieś złe duchy, czyli jakby taka idea demonów. No i znów tu jest południca, tam jest jakaś diablica. No i tutaj środek zaręczy, wiadomo, na diabły, na wszelkie demony, to było zakreślenie koła świeconą kredą. Był czosnek, był krucyfiks, była woda święcona, była Biblia, no to można było te demony przepędzić. Jeszcze parę, tu jest kolekcja słynnego Ludzika, jednego z najwybitniejszych w tej chwili malarzy, nazwijmy to, no, tak się mówi o prymitywistów, czy malarzy Dnia Siódmego, tu też. To jest pan, który żyje na Halembie. No i znów świtu dreptu, właśnie takie duszki złośliwe, które wciągały gdzieś tam na manowce pijaków. Tu są świtu dreptu, to jest taki takiego malarza Jerzego Skiby z Chłodnicy. One też tam widać wciągają gdzieś te pijaków na bagna. Znów utopek szczególnie znany. I znów, o tu jest ten demon Godula, o którym mówiłem, do którego przygnęło masę opowieści jeszcze za życia, że był zaprzedał duszę diabłu zamiast za talary. Zresztą tam widać, jak diabły przez komin te talary rzekomo wrzucają. Myśmy napisali w zeszłym roku taką książkę
Budulowe z Ingwararium, to jest praca zbiorowa pod naszą redakcją, a w tym roku chcemy wydać takie właśnie bajdy godulowe, czyli legendy godulowe, w którym chcemy zebrać te wszystkie opowieści nieprawdziwe o Karolu Goduli. Być może kogoś z Państwa to zainteresuje, to makowa panienka, to są jakieś bajboki i różne. Pewna szybciutko. Takie właśnie makabryczne sceny. Tu z literatury niemieckiej, właśnie Godun Wasserman, tam są Błędne Ognie. Co to jest? Aha, że tu jest jakiś powóz diabła. No i Spinhüle, o której mówiłem, jak odpatruje tam dziewczyny przed Wąsę Len. To są, wielu Państwu na pewno znane rzeźby z Chudowa, naszego znajomego plastyka, który no, nam pozwolił ją udostępnić na Akademii Teologii Śląskiej. To jest z Biblioteki Jagiellońskiej stary rysunek bez autora, w każdym razie przedwojenny, znaleziony przez nas gdzieś tam w jakichś rękopisach. No i tu jest Ociepka słynny i jeszcze różnych parę obrazków na koniec, żeby Państwa nie zanudzić. To wiadomo, meluzyny, tu występują w liczbie mnogiej. Diabły raczące się piwem, znowu topek, który wiezie jakieś pijaka na karach, tak prawda? Czy na tragaczu. To jest jakieś bóstwo wegetacyjne. A to proszę Państwa, ja, ten kurduper, prawda, to jestem niby ja, z mitologią śląską Prochow, a te dziewczyny to jest moja żona, jej siostra Urszula, tak właśnie sportretowane. Jako habernice, czyli demony polne, wodzicielskie, a została bardzo wodzicielskie. Nie jak Państwa, mi się to bardzo podoba. No i to by było na tyle. Dziękuję serdecznie Państwu za cierpliwość i zapraszam być może za rok.